Hej wam, z tej strony są Pony, a oto jest event Syfa. W sensie, jest dzisiaj poniedziałek, jak to nagrywam. Budzę się rano, wchodzę na słodki flirt, pierwsze co widzę, event Syfa. You have to be kidding me, naprawdę, słodki flirt. Ale jak już jest ten event Syfa, to stwierdziłam... Dobra, spróbujemy go nagrać. Mam nadzieję, że jakkolwiek on wyjdzie, bo jak nie, to naprawdę to będzie słabo. I przy okazji nagrywam swoją reakcję na ten event Syfa, także zobaczymy. A i tutaj na chwilę wkradnę się ja, czyli Pony z przyszłości. Tak swoją drogą, każda z rotacji z tego eventu ma swój własny odcinek. Także na końcu każdego odcinka właśnie będzie playlista z rotacjami z tego eventu i tak dalej, więc możecie sobie kliknąć. Ja już się zamykam i miłego oglądania. W końcu nadeszło lato. Pogoda jest wprost idealna na weekendy na plaży. Spacery po rozgrzanym piasku, lody, owoce, koktajle, zachody słońca. Tak trochę się spóźniliście z tym eventem, bo jest już sierpień, nie żeby coś, nie? Możesz już ruszać. Włóż plażowe ciuszki i nie zapomnij o kremie z filtrem. Twoja sympatia już na ciebie czeka. Trochę się boję, nie powiem, ale dobra. Idź do eventu. O Jezu. O Jezu. Pójście na to prije. O Jezu. Czyli od razu mam wybrać, z kim chcę spędzić weekend na plaży? Przez 30 dni jeszcze będzie event dostępny, co? Halo? Mamy lato, więc twoja sympatia zaprasza cię na romantyczny weekend na plaży. Wybierz postać, z którą chcesz spędzić ten szczególny czas. Sama możesz zdecydować jedynie za pierwszym razem. Gdy weekend dobiegnie końca, twój kolejny towarzysz zostanie wybrany losowo. Będziesz jednak miała możliwość go zmienić w zamian za kilka PA. Losowanie zostanie wtedy uruchomione ponownie. Każdego dnia wykonuj określone zadania. Wybieraj dobre odpowiedzi i ciesz się pięknymi chwilami z wyjątkowym towarzystwie. Każda z osób towarzyszących podaruje ci letni strój składający się z czterech elementów. Koniec każdego romantycznego weekendu zostanie uwieczniony na niepowtarzalnej ilustracji. Event obejmuje 5 ilustracji do odblokowania. Widziałam przypadkiem te ilustracje i one są, o mój Boże. Zwłaszcza Priom jest ta ilustracja, o mój Boże. Podczas trwania eventu za pierwszy zakup w banku otrzymasz bonusowy strój. Wybierz swój ulubiony kolor, pozostałe kolory będziesz mogła znaleźć w specjalnym butiku. Nie spodziewałam się, że po pierwsze event dzisiaj będzie, a po drugie, że to takie coś będzie. Jakby... Czemu? Zastanawiam się, czy pierwsza ma pójść Priya, czy jako ostatnia. Bo w sumie nie wiem. O Jezu. Czemu skopali tak od Priyi? Boże! Święty, czemu? Jak to wygląda źle? Z Ryanem jest lepsze, cokolwiek, ale z Priyą, Boże, ten czepek, coś, o Jezu! O Jezu! Po prostu spójrzcie na to, o Jezu! Czemu? Dlaczego? Naprawdę, jeszcze ona ma buty, w innych nie ma butów. Dlaczego? Dlaczego? Pimów, błagam cię! O Jezu, co to jest za strój, halko? Trochę creepy, nie powiem. W ogóle to Priya się rumieni, nie żeby coś, nie, ale... Ryan też się rumieni. Z racji, że panie mają pierwszeństwo, poza tym, że Priya jest moim WS-em i najpierw chcę zobaczyć, co u niej się dzieje, to będzie ciekawe. W ogóle postaram się, żeby tutaj był dubbing, jeżeli... będzie dubbing, w sensie w tytule jest tam, że pełen full dub czy coś, to się cieszcie, bo w takim razie załatwiłam, jeżeli nie, no to ja będę dubbingować, to będzie złe, ale dobra, spróbujemy. W ogóle latałem się dalej, z ten nadgarstek trzyma, Jezu! A w końcu mi się zadawało, także lecimy. Priya zaprosiła mnie na wspólny weekend na plaży. W programie leniuchowanie, kąpanie się, znów leniuchowanie i tak w kółko. W planach wszystko wyglądało idealnie. Nie wzięłyśmy tylko pod uwagę kilku elementów, które mogłyby to trochę zakłócić. A więc jesteś gotowa przeżyć weekend jak ze snów? O, jasne, że tak. Priya ma torbę na ramieniu i wydaje się gotowa do podróży. Cześć dziewczyny,
Wyjeżdżacie? Hej, Aleksy, hej, Rosalia. Tak, jedziemy na weekend na plażę. Genialnie! Gdzie dokładnie jedziecie? Może moglibyśmy z Rosalią do was dołączyć? Podbijam pytanie. W dodatku Leo jest właśnie na jakimś ultra-ekskluzywnym pokazie, na który nie zostałam zaproszona. Dobrze by mi zrobiło, gdybym się stąd gdzieś wyrwała. O nie. Aleksy, co ty wyprawiasz? Mogłoby być miło się spotkać, to prawda. Co? Priya też to wchodzi? A nasz romantyczny weekend sam na sam? Oni zaczynają już wszystko planować. Koniecznie muszę znaleźć sposób, żeby dać im do zrozumienia, że nie powinni jechać. Patrywałam się w Aleksiego wielkimi oczami. Próbowałam mu uświadomić, że musi się jak najszybciej wycofać z tego szalonego pomysłu. Hej, Pony! Co ci się stało z oczami? Wyglądasz, jakby coś cię opętało. Ja... Aleksy... Ja... Co? O co chodzi? Wygląda, jakby miała nam tu za chwilę zemdleć. Czyżbyś miała udar? Unieś proszę prawą rękę, Pony. Dobra, poddaję się. Kompletnie nic nie zrozumieją. Tu nie ma żadnego związku z wami, moi drodzy, ale chciałabym spędzić ten weekend tylko z Priją. Tylko we dwie, jeśli wolicie, w romantycznej atmosferze. Cała się zaczerwieniłam. Ale rzeczywiście, zrobiłem z siebie niezłego idiotę. Trzeba było powiedzieć wprost. No, próbowałam. Ach tak? A kiedy? Starałam się przemówić do ciebie telepatycznie. O mój Boże! Następnym razem spróbuj raczej wysłać SMS-a. To będzie bardziej praktyczne. Przepraszamy, wprosiliśmy się zupełnie bez zastanowienia. O nie, nie ma za co. To ja czuję się niezręcznie, że wam odmawiam. Nie musisz się tłumaczyć. Zostawimy was oczywiście w spokoju, żebyście mogły pojechać na ten wasz romantyczny weekend. To zupełnie normalne, że razem korzystacie z waszego wolnego czasu tylko we dwie. Ale w takim razie, co wy będziecie robić? Och, na pewno coś wymyślimy. Bawcie się dobrze! Udanego weekendu. Przywieźcie dla nas jakieś pamiątki. Dzięki, Aleksy, dzięki, Rosalio. Wam też życzymy miłego weekendu. Poszli, a Priya długo mi się przyglądała, aż w końcu przerwała ciszę. A więc chcesz spędzić ze mną romantyczny weekend? No... Tak? Szczerze mówiąc, miałam identyczny pomysł, kiedy rezerwowałam dla nas ten pobyt. Ale nie wiedziałam, czy ty też tego chcesz, dlatego dałam się ponieść przez ten entuzjazm Aleksa i Rosalii. Oczywiście, że tego chcę. Weekend tylko z tobą. Marzę o tym już od tak dawna. O Jezu. To po prostu jest za dużo dla mnie. Pocałowała mnie z uśmiechem. Jak można całować z uśmiechem? W sensie... Da fuk. Szybko, pospieszmy się, zanim ktoś kolejny będzie próbował wkraść się na nasze wakacje. Priya wyciągnęła do mnie rękę i w tym właśnie momencie zrozumiałam, że to będzie niezapomniany weekend. A na dobry początek mam nawet dla ciebie prezent. Dobra. Podoba ci się? O Jezu, to będzie ciekawe. Ale dobra, czego się nie robi, nie? Dziś postanowiłyśmy powylegiwać się na plaży, ale wygląda na to, że Priya zgubiła coś ważnego. Twoje... co? Moje notatki. Nie mogę ich nigdzie znaleźć. Zebrałaś swoje notatki? Myślałam, że to miał być weekend leniuchowania. A to wyklucza wszystko, co ma jakikolwiek związek z pracą albo studiami. Wiem, ale skoro zaplanowałyśmy też leżenie na plaży i nic nie robienie, to tak sobie pomyślałam, że mogłabym zabrać trochę materiałów. Tak, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym. Jeśli nigdy nie będziesz sobie robić przerw, to w końcu eksplodujesz. Zasługujesz na wakacje, Priya. Tak w ogóle sobie uświadomiłam, że
Priya jest w takim fajnym outficie, takim letnim, a ja jestem w outficie z 15 odcinka w ogóle. Więc dajcie mi chwilę i tylko moja Suśka się przebierze. Jak coś. Więc tu jest cięcie i zaraz wracam. Spojrzała na mnie wzrokiem zbitego psa. No już, dobrze, wyobrażam sobie, że te notatki były ważne. Bardzo, koniecznie muszę je znaleźć. Okej, okay, pomogę ci, ale pod jednym warunkiem. Jakim? Nie będziesz się uczyć więcej niż 2 godziny dziennie. Czyli pozwolisz mi do nich zajrzeć? Jeśli to dla ciebie takie ważne, zgoda. Ale nie chciałabym, żebyś przez cały nasz weekend zajmowała się tylko tym. To mi pasuje. Priya dała mi szybkiego buziaka i zaczęłyśmy szukać jej notatek. Dobra. Gdzie mogą być notatki? No proszę. Cieszę się niezmiernie, że znalazłem notatki Priya. Naprawdę. Są. Priya miała szczęście, że nie spadł w jakieś mokre miejsce. Zgadnij, kto wraca z twoimi cennymi notatkami? Pony, jesteś wspaniała. Priya wyrwała mi z rąk zeszyt z notatkami i schowała go do torby. Nie będziesz się uczyć? Nie, zastanawiałam się nad tym, co powiedziałaś i masz rację. Jak to? Chcę cieszyć się tym weekendem w inny sposób. Złapała mnie w talii i przyciągnęła do siebie. Poczułam jej usta delikatnie wędrujące po moim ramieniu, a zatrzymały się na mojej szyi. Dzisiaj mam ochotę postudiować ciebie. Ty tego nie powiedziałaś! Po prostu nie! Priya, ty tego nie powiedziałaś. Proszę cię. Priya... Postudiować w tym. Ale jak już mam wybrać... To wygląda po prostu jak body, nie jak strój kąpielowy, naprawdę. Nie dziwię, że na ilustracji... No... Dobra, niech będzie czarne, bo przynajmniej ładnie w miarę wygląda. Niezłe, co? Razem z Priyą spacerujemy wzdłuż plaży, ciesząc się rześką bryzą, która lekko muska nasze twarze. W tej chwili mój wzrok zatrzymał się na jakimś sklepiku. Sprzedawca wygląda na miłego, a z plakietki, którą nosi przypiętą do koszuli, wynika, że ma na imię Ludwik. Uśmiechnął się do nas serdecznie. Wygląda na to, że nie ja jedna zwróciłam uwagę na ten sklepik. Priya szybkim krokiem podeszła do stoiska. Jakie świetne czapki z Daszkiem! Jezu! Nie wierzę, Priya, naprawdę! Z rozbawieniem przymierzyła czapkę z kręcącym się wiatraczkiem, a ja na ten widok odruchowo się skrzywiłam. Może niech pokażą Priyę w czapce z Daszkiem, błagam! Gdy się śmiać. Co o tym myślisz? Jestem średnio przekonana. Serio? A to szkoda. Zamierzałam wziąć też jedną dla ciebie. Nie ma mowy! Przymierzyła jeszcze kilka i zmusiła mnie, żebym zrobiła to samo. Widząc nasze tempo, nie mogłam się powstrzymać od śmiechu. Priya przymierzyła kolejną czapkę, jest na niej napis Mermaid in Training. Poprawia ją na wszystkie strony i nie przestaje wpatrywać się w lustro. Chyba bardzo jej się podoba. A może zrobiłabym jej taki prezent? W końcu ta czapka kosztuje tylko $30, a mam wrażenie, że sprawiłaby jej prawdziwą przyjemność. Podałam sprzedawcy $30, a on w zamian wręczył mi czapkę. Prezent! Dziękuję, ale nie musiałaś.
Wyglądało na to, że ci się spodobała, a ja lubię sprawiać ci przyjemność. Czuję się trochę zakłopotana. Pozwól, że podaruję ci coś w zamian. Nie musisz. Jeśli naprawdę lubisz sprawiać mi przyjemność, ty też musisz wybrać jakąś czapkę. Puściła mi oczka, potem pocałowała. Kiedy staje się taka sexy, po prostu nie potrafię jej się oprzeć. Niech będzie ta! Wzięłam najmniej brzydką ze wszystkich tych czapek. Skoro już muszę przyjąć taki prezent od Pri, to niech to będzie przynajmniej coś, co kiedyś na siebie założę. Dziękuję bardzo, Priya. Ależ nie ma za co! A to jest taka czapka! Ja myślałam, że to jest taka na łeb, taka jak mamy tutaj tą bandanę, ale... Okej! Okay. Jak idziemy w kolorystyce czarno-czerwonej, bo... Może peruka? O Jezu. Dałam jej szybkiego całusa z nadzieją, że taka demonstracja naszych uczuć nie będzie krępująca dla sprzedawcy. Wręcz przeciwnie, uznał, że jesteśmy urocze i nawet postawił nam lemoniadę. W tym sklepiku naprawdę można znaleźć mydło i powidło. Mówię ci, ona całkiem dobrze ci pasuje. Jesteś gotowa na nasze kolejne przygody? Tak, jestem gotowa, Priya. Ojoj, to jest sceneria z 14 odcinka. Leżymy z Priyą na hamaku, patrzymy na gwiazdy i rozmyślamy, jak razem zmieniać świat na lepsze. Z czułością gładzi moją dłoń i ten prosty gest jest dla mnie bardzo poruszający. Widzę, że zaczyna się sfera, w której YouTube może mi dać demonetyzację. Proszę, YouTube, nie róbcie tego. Myślę o niej, o jej ciele, o jej dłoni, która wywołuje we mnie dreszcze. I o jej ustach, których chciałabym znów skosztować. Ta myśl przywróciła mnie nagle do rzeczywistości. Podniosłam się, żeby pocałować Priję. Czułam, że przez chwilę nie wiedziała, co się dzieje, ale zaraz potem odwzajemniła mój pocałunek z ognistą namiętnością. Chwilę później to ona wstała, przerywając nasze czułości i wyciągnęła do mnie dłoń. O Jezu, Priya, nie. Nie powiedziałaś tego, proszę cię. You just don't. Pani, a może kąpiel nago w środku nocy? Co? Nago? Teraz? Nie jest ci tutaj dobrze? Jasne, że jest, ale chciałabym sprawić, by ta chwila stała się jeszcze bardziej niezapomniana. Prośba Pri jest dość zaskakująca. Kąpiel nago w nocy? Czy powinnam tak ryzykować? Tak by the way, w 7 odcinku Priya mówiła, że będą się kąpać z Suśką nago w nocy właśnie. Że kiedyś tam będzie się właśnie z nią kąpać. Czyżby to wtedy był spoiler do eventu? Możliwe, tylko tego jeszcze wtedy nie widzieliśmy. Sama nie wiem, a co jeśli ktoś nas zobaczy? Jeśli chcesz, możemy pójść w jakieś bardziej ustronne miejsce. W takim razie zgoda! Priya zabrała mnie na boczną plażę. Przez chwilę znów się zawahałam, a zaraz potem zaczęłam zrzucać z siebie ciuchy. Proszę, nie. Boję się. Pełne pożądania spojrzenie Priyi jakby dodało mi skrzydeł. To będzie złe. Naprawdę. Zdjęłam wszystkie ubrania, w ostatnim momencie upuszczając na piasek też majtki, podczas gdy ona szła już w stronę oceanu. Nie wierzę, że to czytam. Naprawdę, ludzie. Nie wierzę, że ja takie coś kiedykolwiek bym czytała. Ale to jest słodki flirt. I słodki flirt
umie nas zaskakiwać, jak widać. Zaniemówiłam z wrażenia, widząc jej zupełnie nagie ciało obmywane przez kolejne fale. Trochę niehigieniczne, Priya. Nie żeby coś, nie? Jakoś się otrząsnęłam, by jak najszybciej do niej dołączyć. Muszę przyznać, że woda była dość zimna, nieprzyjemna. Najlepszy sposób to wskoczyć na jeden raz. Jest lodowata. Jak chcesz, żebym... Śmiało. Udawała, że chce mnie opryskać, a ja śmiejąc się, wydałam z siebie okrzyk sprzeciwu. Niezręcznie osłaniałam swoje piersi ręką. Jeżeli sama nie wskoczysz, to zaraz po ciebie przyjdę. Biegała za mną po wodzie. Śmiałam się tak mocno, że aż rozbolało mnie w boku. O mój Boże! Look at those! Daj się... Tutaj będzie piękne zbliżenie na Priję. Ta Priya! I zbliżenie na Suśkę. Ta Suśka! I znowu pokazanie całej ilustracji. Ta cała ilustracja! O mój Boże! Nie spodziewałam się. Naprawdę. Ale dobra, jest ilustracja. Jej! O tyle dobrze. No przecież, że tu jest wszystko zasłonięte i tak dalej, bo... O Jezu! Skoro tak, to mogę ci też pomóc w inny sposób. Szkoda, żeby Pri nie pokazali, nie? Taka tutaj Priya cała i tylko zasłonięte ma, czy coś. Priya przylgnęła do mnie całym swoim ciałem. O Jezu! Priya, don't! Proszę cię, don't! Czuję się zelektryzowana przez ten kontakt z jej rozpaloną skórą. Przeszywają mnie dreszcze. Moje biodra płoną, gdy przysuwam się do niej coraz bardziej. Czy wy będziecie dziewczyny? Proszę, nie. To jest YouTube, proszę. Serce wali mi jak szalone. Zbliżyłam twarz do jej twarzy. Ostrym, zmusowym gestem sięgnęłam jej słodkich, soczystych ust. Moje serce wprost wariuje, podczas gdy nasze języki to splatają się, to znów rozplatają w pożerającej mnie namiętności. Czemu się czuję, jakby to był fanfic jakiś pisany przez... taką 12-13-latkę, naprawdę. Właściwie no offense, nie? Ale... Priya sprawia, że zupełnie tracę głowę. Jej, mamy skończony... W sensie mamy skończoną... rotację z Priją. Jej! O tyle dobrze. I Priya jest ukończona. A, następnie będzie z Hyunem. Okej. Czyli następny odcinek będzie z Hyunem w takim wypadku. Dobra, Priya ukończona. Pokaż jeszcze raz tą ilustrację, żeby było. O Jezu, jak to wygląda. Oh my God. Ale jest ilustracja, jej! Wszyscy... Także tutaj będziemy kończyć. Następny odcinek będzie z Hyunem, jak widzieliście. Następna rotacja jest z Hyunem. Także to pojawi się dnia jutrzejszego, jak to nagrywam. To się następnego dnia będę nagrywać, mniejsza, w sensie pewnie będziecie mieli już na końcu przejście do tego Hyuna, czy coś takiego. No, także my się widzimy w następnym odcinku z rotacji z Hyunem, z tego eventu. Także trzymajcie się i na razie!